czwartek 5 stycznia w sali obrad Urzędu Miasta odbyła się 39. w tej kadencji, a pierwsza w nowym roku sesja Rady Miejskiej. Miała ona charakter nadzwyczajny i w całości poświęcona była zmianom w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej miasta. Zmian dokonano w zaledwie 2 tygodnie po przyjęciu budżetu na 2017 rok. W związku z tym, że do Regionalnej Izby Obrachunkowej do Łodzi projekt budżetu na rok 2017 jest już wysyłany praktycznie w końcówce listopada, więc te niektóre zmiany, które w grudniu się dokonują, one nie są w Regionalnej Izbie Obrachunkowej one objęte. I w związku z tym niektóre instytucje podlegające Urzędowi Miasta nie mogłyby funkcjonować od dzisiejszej sesji, gdyby nie zostały te przesunięcia zaakceptowane przez Radę Miasta w postaci uchwały. Dlatego była konieczność dzisiaj, z początkiem samego roku, ponieważ najbliższa sesja jest planowana 26 stycznia i to by przez ten miesiąc, powiedzmy, niektóre instytucje miały troszkę problem z finansowaniem, bo musiałyby czekać, aż by następna sesja dopiero te zmiany zaakceptowała uchwałą. Dlatego było to dzisiaj konieczne. A zatem za zmianą w budżecie na 2017 rok musiały iść zmiany w WPF-ie, tak zwanej wieloletniej prognozie finansowej. Przesunięcia dotyczyły m.in. zwiększonego dofinansowania do toru łyżwiarskiego i w związku z tym, że zmieniło się dofinansowanie w roku 2016, a z kolei zmniejszyło się w 2016, a zwiększyło w 2017, to było też jeden z tych warunków właśnie, które trzeba było sesję dzisiejszą zwołać. Szanowni Państwo, w związku z tym, że jest to pierwsze nasze spotkanie w tym roku, w 2017, chciałbym dla wszystkich Państwa, dla wszystkich mieszkańców naszego miasta Tomaszowa złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności. O ile mieliśmy dobry rok 2016, oby dla Państwa 2017 był jeszcze lepszym rokiem. Dla Was, dla Państwa, dla Waszych rodzin, oby się okazał rokiem wyjątkowym, oby się Państwo zawsze cieszyli się tym dniem i tym, jak nasze miasto się rozwija. Życzę dla Państwa wszystkiego najlepszego.